Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andes, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 8 odcinku z Dead by Daylight po andecowemu. Właśnie tak. Moi drodzy, dzisiaj w odcinku tak sobie pomyślałem, tak sobie postanowiłem, że a może by tak Meg Thomas, którą dawno nie grałem, ona jest jakaś taka zapomniana jest przeze mnie, nie wiem dlaczego, bo grałem, pamiętam nią na początku bardzo dużo, jak DBD wyszło po raz pierwszy, no to jakoś tak ta Meg Thomas do mnie bardzo przemówiła, ona i Claudia, o, taki był mój zestaw. Natomiast moi drodzy, nie wybrałem perków jeszcze, bo tak stwierdziłem, że a zobaczę sobie z wami perki i myślę, że tak, możemy sobie wziąć adrenalinę, może wykaż się, może sprinta na jedynce, niech będzie. Nie mam ani dziadka, ani pożyczonego czasu, więc mamy trochę problemacją. Nie wiem, co by tu, słuchajcie, pokrewieństwo, nie damy radę. Prędkość leczenia. O, weźmy, damy radę. Słuchajcie, ja z haka lubię ściągać, to myślę, że to akurat. Weźmy sobie też apteczunię jakąś. Dowalmy sobie bandaży, dowalmy sobie jakieś... A co? I niech sobie się szybciej leczy. A dar. Co ja bym, jak ja bym chciał dar, słuchajcie? Macmillan, nie. Chociaż w sumie ta farma nie jest taka zła. I moja bluzka tak się... Poczekajcie, czy ja mam właśnie... Moment. Hold my horses. Przecież ja, słuchajcie, mam... Patrzcie tu. No ona... Przecież ona jest piękna w tym. Jakby uważa... Tylko ten łeb trzeba zmienić, poczekajcie. O. No i co? I jak? I co? I jest piękna? I zobaczcie, no jest cudowna. Damy sobie ready. Niech tam się meczyk szuka. No. Także, moi drodzy, Meg Thomas w pięknym, oczowalnym odzieniu. Dzisiaj właśnie w odcinku specjalnie dla was. Jest Kinia i Marciocha, tego nie powiedziałem, ale to już pewnie widzicie dawno. No, także moi drodzy, my sobie robimy szybkie cięcie i zaraz będę się z wami łączył w meczyku oczywiście, jak zawsze. Z piękną Meg, która będzie widziana jak wielka chorągwia na końcu mapy. Tak właśnie będzie. No, i duszna kopalnia. Jezu, SMS-y. Duszna kopalnia, proszę bardzo. Ja myślałem, co prawda, o innej mapie trochę, chyba. Chyba coś mi się w mózgu przestawiło, a tu się okazuje, że ja jestem, słuchajcie, no, na całą mapę widoczny, jak po prostu jełop. No jak jełop, w co ja żem się ubrał? W co ja żem się... Co mi tu świeci? O, super, słyszę jakiegoś pana. No dobra, no co? Przecież ja wykorzystałem sprint, dziadu. Co żeś narobił? Kto? Jezu, ten nowy! Spierdzielaj! Sobie żartujesz ze mnie. Spierdzielaj, spiżdżaj. Nie! No i ja będę... Super, ja leżę. Bo koleś mnie na minę władował. Czy widzieliście? Nie, no po prostu jest mi słabo. Mówi, chodź ze mną. Chodź tu, nie. Chodź tu, koleś. Powiedziałem do ciebie. O, no i bardzo ładnie. I weź sobie tego przydupasa, a ja stąd spierdzielam. Patrzcie, jak mnie chciał na minę. Co to za... Kto to? Jak on się nazywa? Orlik. Ty, Orliku, ty jeden. No te mnie goni. No przecież to jest niemożliwość jakaś. Słabo mi. Czy on tu przyjdzie? Może nie, co? Kurde, przecież go słyszę, no! No, jest. A, nie mam pytań. Wziął mnie, wpakował na minę. No, Orlik, ty! Jak mogłeś mi to zrobić? Chodź! Latarką ci poświecę, ho! No i polazłem, jak łania. No, ja wiszę. I taki właśnie jest mój los. Ale koszulka jest ładna chociaż. Prawda? Myślę, że to będzie bardzo wybitny mecz. Z magikiem. Jezu, jak on tymi nożami żongluje? No ludu kochanego. Czy ktoś po mnie przyjdzie? Tak? Halo? Mam... Jezu, czy on goni Kingę? Ja pierdziule. A ten co w ogóle... Czekajcie, kto to po mnie idzie? Orlik? Ja nie wiem, ja jestem w confusji. O, dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie, do widzenia, zostaw mnie w ogóle, zostaw mnie w spokoju, zostaw mnie, ja nie chcę być z tobą. Wystawiłeś mnie na poczet killera, dziadu. Marta, w obyzdu, tutaj gdzieś byłaś, miałaś mnie leczyć. Taki był super plan. Dobra, słuchajcie, po cichu. O, patrz, hi.
Widzicie, to było wszystko calculated, zaplanowane. Bardzo dobrze. No, bardzo ładnie. Cyk, dziękuję ci bardzo, dobra duszo moja, dziękuję, dziękuję. Kinga wisi. Tylko, że słuchajcie, nie mam pożyczonego czasu, ha, ha, ha. Na Mac Thomas nie mam, no po prostu nie mam. O Boże. Już za Marciochą, patrzcie, już nie da, nie da, idę. Marta, Kinia, ma. Ho. Ho, ho, ho. Uleczę cię. Będzie super. Dobra, tu jest gen, ho, tu jest gen, ho, ho. No gdzie ja, gdzie mnie, dokąd mnie? Gdzie ty by chciała? Co by chciała? A że tu by chciała? Nie, ja nie umiem kwać łbem. Ja jestem za bardzo teraz sfokusowany. Marta wisi. Znaczy jeszcze nie, przepraszam, Marta leży. No i Marta wisi, idę. Boję się, bo mój kubaczek jest bardzo widoczny. Dobra, na spokojnie. Podchodzimy. Jezu. Ściągamy i spierdzielamy. Taki jest plan. Run, Marta, run. Run, bo ja nie mam pożytecznego czasu. O. Dobra. Ho. Chodź za mną, chodź do kini. A, już nie trzeba. To ja myślę, że może, ojej. Widziałem tam pana, on tam bierze te noże. I nic mu nie pomoże. Ja myślę, że tutaj wypadało trzasnąć gena. Takie mam, słuchajcie, Jezu. Wrażenie. Nie wiem, czy dobre, czy niedobre, czy... O, idzie Kinga. Hej, Kinia. A where is Marta? Martha, where are you? Show yourself. Dobra. Klik piękny był. Widzieliście ten klik? Prawie w 100%, prawie w 300 punktów. I cyk. Teraz było 300. Czego słyszę? No mam nadzieję, że nie. O, dobra. Jezu, ja znowu sprint wykorzystałem, ty dziadu. O, totemik. Ja poniosę światło, troszkę. Widzę, gdzie orlik jest bierzany. Kinga poszła, dobra. Chociaż każdy z nas, słuchajcie, miał już po haczyku jednym. Więc każdy ma taką samą sytuację gdzieś tam mniej więcej. Czy my tego gena skończymy? Nie gadajcie, że damy radę. Z magikiem, który jest bardzo OP? Za Martą polazł. Kurde. Ja tu się skitram, słuchajcie. Ja pierdzielę. Przecież mi jest słabo. Ojoj. Gdzie on z nią idzie? Narażenie? Dlaczego narażenie? To jedzie do szafki. No wziął i mnie naraził.
iść stąd. A skąd ty? Co? To on wie, że serio? No weźcie, naprawdę? Nie wiedziałem. Wraca do was dziewczyny. Dobra, tam jest chyba druga brama, tak mi pokazał, tak? Chyba tak. Chyba jo. Co cię zaufałem i lecę. No lecę, no. Jaki zawrót w ogóle? Parcie, on zostaje Martę jako przynętę, albo nie, żartowałem jednak. Marta, słuchajcie, się poświęciła dla nas. Takie rzeczy. A tu jest zamacnięcie. O kurczaczki, słuchajcie, to my tacy dobrzy jesteśmy dzisiaj. Przed magikiem zjaliśmy, naprawdę? Coż niemożliwe. Kinga wlazła. Słuchajcie, serio przed magikiem? Nam się udało ten? O, idzie, widzę go. Widzę go. Dobra, idę. Idę! Przetrwano, no słuchajcie, wow! Nie sądziłem, że takie rzeczy mogą się wydarzyć na tym odcinku dzisiaj. Szczególnie, ojej, milion punktów. Szczególnie, że magik, wiecie, no magik nie jest jakąś łatwą postacią. Doskonale o tym każdy wie. No i znowu mi, tyle co ostatnio. Znowu mi zabrakło jednej kropeleczki do tego, żeby były piękne i cudowne plus jeden, no. Jestem na czwartej randze chyba. Tak mi się wydaje. Zobaczymy sobie tutaj pana. Pan jest na drugiej randze chyba? Jezu, nie wiem. Czekajcie, a to zobacz, czy to jest Polak. To coś mi się tak... A, nie mogę. No nie mogę. No to jak nie mogę, to nie. Moi drodzy, żegnamy się. Lawki Giski Besowski, dziękuję was bardzo mocno i serdecznie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Słyszymy się niedługo. W kolejnych, tak więc trzymajcie się, cześć, buzi, buzi. No i pa, pa.